Salam alejkum, ziomeczki z tej strony Trehol, w kolejnym odcinku z Harmony 4 na aplikacji Road to 56 jako państwo Neidu i Hedżazu. W ostatnim odcinku, no, zaatakowaliśmy Irak i udało nam się ich pokonać. Teraz w sumie powinniśmy zaatakować Iran, jako że to jest kolejne państwo, które nie ma zbytnio tutaj. Okej, nie ma zbytnio tutaj żadnych. Jak to powiedzieć? Sojuszników. O, może chyba tak najlepiej byłoby powiedziane. Oczywiście nasza armia nie jest za dobra. Nie mamy też zbytnio manpowera. I zobaczymy, jak to pójdzie, bo nie, to nie jest jakieś takie zaskakujące, że może pójść źle. My tutaj w ogóle blisko mieliśmy do wydania tych dywizji, ale akurat, że tak powiem, nie udało się. Ponieważ jeszcze musimy wyprodukować resztę sprzętu, którego tutaj wystawiłem. Więc może trochę minąć, zanim tam się nam uda, więc no możemy na przykład zmniejszyć tutaj wykorzystanie. Możemy na przykład zwiększyć tutaj handel, żeby na przykład stal trochę pozdobywać, bo w ogóle żadnych surowców nie mamy. I wygląda na to, że tutaj, bo wiecie, bo ja tutaj w międzyczasie sobie budowałem te punkty zaopatrzenia. I tak, Francja upadła i teraz ci mają. A jeżeli byśmy chcieli zrobić to z Levantem, nie ma tego? United Arabia. Było coś z Levantem takiego, żebyśmy mogli rewolucję zrobić, ale wygląda na to, że znikło. Okej. Okay. Arab bywa czasami. Ogólnie rewolucja w Omanie słabo poszła i teraz stoją i nic nie robią. A możemy dostać decyzję. Nice. Okej, okay. Tutaj mamy kolejne dwie wolne fabryczki. Mamy też tutaj kolejne, żebyśmy sobie zwiększyli. Więc na razie sobie wezmę to i jak zwykle mamy mnóstwo badań. Do wybadania. Co innego można powiedzieć. Jednym minusem jest to, że ja szukam jakichś takich, co by naprawdę nam pomogłyby na ten czas, ale trudno już znaleźć coś takiego. Okej, coś tutaj do technologii? Nie, możemy sobie po prostu wydobycie teraz ulepszyć. Mamy trochę ropy, więc może to by pomogło. Dobra, co tutaj jest? Balance approach, order above all. Na razie tego nam nie jest zbytnio potrzebne. To nie jest nam potrzebne. War support byłby fajny. War support, resource speed, to już tak mamy dosyć sporo tego. Więc tak, mamy przeciwko, byśmy walczyli przeciwko Iranowi. Nasza armia w skrócie ma już 120 tysięcy. 98% wyposażenia, zapasy karabinów. Mamy 9 tysięcy, no to takie na szybką wojnę, ale nie na długą. Artylerii mamy spoko, supporty kidu mamy słabo. Okej, okay, wydobycie. Dobra, lepszy antitank zawsze fajny. Mamy samolot, ale to byśmy sobie później to porobili, bo będziemy oczywiście mieli niedługo lepszy model. W sumie już mamy lepszy model, więc w sumie możemy to zrobić. Okej. Okay. Samolot. Reset. Okej. Okay. 8 rocznie, wow, szybko leci te samoloty. Jej. Okej, okay, więc na razie przestawmy sobie te fabryki. I nieco tutaj polepszmy sytuację. Wydaje mi się, że. Włochy tutaj się zasuntowały. Wydaje mi się, że. Francja, może teraz. Levant. Levant.
Nam to znikło, ale było. Czuję się... że straciłem okazję, którą mogłem wykorzystać. Okej, co tutaj jest? Musimy... Has united the Levant or the entirety of the Arab world. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Dobra, weźmy sobie tego, bo ten trochę... Pominęliśmy go, a to jest do fabryk cywilnych. Jak to wygląda z produkcją dywizji? Teraz tylko antitanki idą, więc nie możemy wystawić te dywizje. To nie jest tak, że te antitanki one aż tak bardzo nam przeszkodzą. Dobra, tutaj medal zawsze można dać. I co tutaj jest teraz? No teraz to zbytnio nic nie mamy. O, kolejne nam się włączyło tutaj. Czyli co, co roku będzie nam się zwiększała produkcja tego? Nice. Okej. To może coś do przodu pójdziemy? Jeżeli nie chcemy aż tak często tutaj badań widzieć. Okej. Patrzę na to, jak to wygląda. Powoli nasze dywizje się już ćwiczą. Okej. Wielka Brytania zaatakowała Islandię, więc ciekawie. Dobra, możemy już w sumie rozpocząć tutaj robienie Wargola. Mało prawdopodobne, żebyśmy dostali jakieś fajne, że tak powiem, informacje na temat armii irańskiej. No, jeżeli mają Fizen 3 dywizje na prowincję, to raczej nasza armia nie jest zbyt dobrze przygotowana. My mamy jako aneks, czy jako puppet? Mamy jako puppet, okej. No Turcję to raczej będzie trudniej pokonać, więc na razie nie powinniśmy nawet o tym myśleć. Okej, może tutaj trochę fabryk samochodów, niech pójdzie. Ty, wy się zdesantowaliście, bo wy nie jesteście w wojnie. Wy macie jakieś lepsze drzewko? Nie, mają to samo drzewko, co z podstawki. W ogóle jak zobaczyłem w podstawce to drzewko, to ja takie, patrząc na to, takie, dlaczego? Przecież to drzewko jest takie, że w ogóle nikt by z nim nie grał, no ale czasami dają takie drzewko, że o, może ktoś zagra sobie i dają po prostu achievement, żeby ktoś zagrał, bo tak normalnie to by nikt nie zagrał. Okej, okay. Wygląda na to, że nasi przyszli wrogowie są w miarę potężni. Możemy oczywiście zawsze wziąć od naszych sojuszników dywizję. Więc na razie niech idą tam. Wy też zapewne macie trochę już dywizji. Okej. Dobra, wyćwiczyliśmy swoje dywizje i jak to wygląda z... Okej. Ja takie, że jak to, że jesteśmy, że nam może się udać, po czym takie... A, nie. To już jest bardziej prawdopodobne. A nie, dałem rozkaz i pokazuję, że jest okej. Jakie oni mają dywizje, że jest okej? No mają Artę. No niby pokazuje, że jest okej. Ale to jest takie typowe do hoja, że o, jest okej, możesz atakować, nic się nie stanie. Po czym atakujesz? A, przecież nie wiedziałeś, że oni mają miartową armię, dlaczego zaatakowałeś? Okej. Dobra, tutaj na razie gospodarcze rzeczy. A nasze samoloty, które tutaj cokolwiek mamy, niech
się dostanę tutaj. No ich tak trochę mamy. Więc nie wiem, czy aż tak dobrze pójdzie. Tutaj musimy zrobić Synaj musi być kontrolowany koło. Okej. Okay. Musimy kontrolować to, dobra. W głównym mierze wszystko zrobiliśmy, więc możemy pójść do wojskowej części drzewka. Coś tutaj było? Nie pamiętam, że... No było to, ale w sumie aż tak bardzo mnie to... Ale zróbmy to w sumie. Okej, okay, w głównej mierze już nic więcej nie uda nam się osiągnąć takiego w bliższej perspektywie. Dobra, więc na razie sobie zapiszę typowo. Okej, okay, wracam dlatego, że to był najgorszy pomysł. Nie, no a i coś mu się porobiło i dawało informacje, że takie, że o nie, wszystko jest okej, okay, masz super dywizję, po czym nas zaatakowali i łatwo się nas zmierzyli. Więc trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, zanim się tam i zaatakujemy. W głównej mierze musimy po prostu rozbudować naszą armię. Tak naprawdę tutaj nic nie ma z antitanku, więc wydaje mi się, że możemy sobie na razie to zachować i nic nie robić z tym. Więc antitanki pa. I by się przydało może ulepszyć te dywizje o taki sposób, żeby dodać więcej batalionów. Okej, okay. Gdzie jest Swift? O, jest 24, no to jako tako. Dobra, czego mamy mało produkcji? Mamy mało produkcji karabinów, więc możemy trochę ją powiększyć i też chciałem sobie zrobić Close Air Support. Żeby się zaczął nam produkować. Tutaj Grecja dołączyła do aliantów. A my nadal będziemy tutaj musieli poczekać sobie. Ok, incorporate. Create Neji Hejazi Unit in Nade. Ok. Aha, okej. Okay. W sumie to jest to samo. Ten Division Speed mi się podoba w głównej mierze. To by się przydało. Ok, na razie pójdźmy w to. Ja na razie będę też wysyłać nasze dywizje tutaj, żeby się zajmowały tym frontem. I najlepiej to byłoby, gdyby Sowieci zaatakowali tutaj tych. Ale mało prawdopodobne jest to. Okej. Okay. Coś się porobiło dziwnego, ale okej. Okay. Dobra, dywizja pustynna. Tutaj trochę też pustynie jest, więc nie ma problemu. Okej. Okay. No już trochę tych dywizji mamy. Co ty masz? O, adaptable. Kurde, gdybyśmy go wzięli wcześniej, to byłoby znakomicie. Okej, okay, niech tutaj wszyscy ćwiczą. Możemy zaprosić do frakcji Niemcy?
A nie, my możemy dołączyć. Tylko jest taki problem, bo my w sumie przeciwko komu będziemy tutaj walczyć? Przeciwko... Nie, no to chyba dołączymy do frakcji, dlatego że dosłownie od tyłu możemy zaatakować tych. Tutaj dołączmy. W ogóle nie zauważyłem, że nam frakcja się usunęła przez zapewne przez tę misję. Się usunęła. Okej, okay, więc w sumie teraz będzie miało więcej sensu. Ponieważ będziemy mogli to wykorzystać. Okay, na razie mamy gromadzenie siły politycznej bez żadnego sensu. A tak, niech tutaj wszystkie idą na ten front. Okej, okay, możemy jeszcze tutaj... No serio? No serio? Wy macie dosłownie całą wojnę, ale wolicie stacjonować na granicy. Mają całą wojnę, mają... Tutaj wszędzie jakieś przegrywają, czy w ogóle... Nie, będą stacjonować oczywiście na naszej granicy. I to całym wojskiem. Dlaczego? Dobra, spróbujemy tutaj dołączyć do ich frakcji, kiedy będziemy w miarę gotowi, ale trochę mnie to denerwuje, że dosłownie całe wojsko tutaj wystawili i co my mamy robić? Okej, okay, request forces, dawajcie więcej waszych ludzi. No i na szczęście mamy punkt zaopatrzenia, więc nie jest tak źle. Myślałem, że to będzie coś takiego w stylu... O! Nikogo tutaj nie ma. W międzyczasie Wielka Brytania stacjonuje dosłownie prawie całe swoje wojsko na granicy z Arabią. Znakomicie. Ale przynajmniej Niemcy się tutaj... zdesantowali chyba dzięki mojej pomocy w głównej mierze, więc jest pewna szansa. Okej, wydobycie. Jak to wygląda? No jako tako. Okej. Dajcie do tej armii. Potrzebujemy jakieś wsparcie powietrzne. No i teraz antitanki by się przydały w głównej mierze. Bo można byłoby przeciwko komuś się wykorzystać, tylko że... No już raczej ich nie będę produkować na razie. Okej, się zastanawiałem, później sobie przypomniałem, że przecież mam takie coś tam. Okej, zrobiliśmy sobie tutaj. Okej, więc sobie trochę polepszmy o tą statystykę. O, my to mieliśmy? Wow, nie sądziłem, że mieliśmy jakiegoś minusa takiego dużego. Encourage new infantry, tak. What? A, tutaj jest. O, i jakiś zostaje filmarszalem. Tylko wydaje mi się, że to jest generyczny portret. Okej, okay, jak wyglądają ich dywizje? Nie wiadomo. Okej, okay, lepsze karabiny. Coś tutaj jest. Tutaj trochę. Przydałoby się, żeby
Nie wiem, Sowieci byli w jakiejś wojnie czy coś takiego, ponieważ mamy taki wielki problem nazywający się stacjonujący Brytyjczycy na tych granicach, co wiadomo, że się skończy źle. To się jeszcze gorzej skończy niż jeżeli chodzi o Iran. W głównej mierze już wydaje mi się, że wojna z Iranem byłaby lepsza, dlatego że Iran na razie nie jest w żadnej frakcji. A my moglibyśmy właśnie dołączyć do Niemiec, zaatakować Iran i w głównej mierze później oczywiście oni by stali na naszej granicy, ale by trochę na pewno by zdjęto dywizję. Bo tak to nie ma sensu. W ogóle zapomniałem, że Kuwait istnieje, więc to dopiero jest sprawa. Ale nie, bo wtedy Iran by dołączył do frakcji i byśmy mieli problem. No. Takie problemy. Dobra, dołączcie tutaj do wojska. Jak to wygląda z waszymi dywizjami? Macie jeszcze jedną dywizję. Wy macie też jedną dywizję. Dawajcie, bo potrzebujemy ich. Okej. Tutaj widzę, że Polska ma trochę lepszą sytuację. Okej, więc tak. Spróbujemy zaatakować Iran. To jest ostatnia rzecz, którą bylibyśmy w stanie zrobić. Więc. A czekajcie, straciliśmy Worga? Nie mamy Worga, tego ja usunąłem zapewne przez przypadek. Okej, mamy coś tutaj ciekawego jeszcze? Nie. Okej, róbcie w takim razie to. Aggressive Reconnaissance. Możemy wreszcie to zrobić? Nie. Jeszcze 5 dni. Dobra, poczekajmy te 5 dni, by wreszcie tamtego gościa wziąć. Jej. Okej. Wydaje mi się, że to byłoby lepsze, dlatego że to tak naprawdę nic nam nie daje. You will have to choose the medal yourself. It will cost 30. Aha, okej. No to mi się podoba, ale myślę, że może już to wezmę. Jak wygląda ten Field Marshal? Ten Field Marshal to jest taki. No, lepszy. Okej, więc. Trochę mniej dywizji mają, ale to nie jest takie, że o, mniej dywizji to znaczy, że będzie lepiej, tylko mniej dywizji to znaczy, że o mój Boże, aby nie było tak źle jak ostatnio. Okej, atakujemy. I nie atakują nas, to oznacza, że są słabsi. A nie, to oznacza, że nie wzięliśmy naszego sojusznika. Okej, nie atakują nas, to znaczy, że są słabsi. Okej. Dobra. Więc na tym zakończę. W następnym odcinku zobaczymy, co będzie z Iranem. Jeżeli źle pójdzie, to po prostu cofnę się i podbuduję swoje państwo do momentu, kiedy będzie coś super, dlatego że wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed nami, bo tak, tych, żeby zaatakować, to naprawdę będzie trudno. Mamy zero manpowera w ogóle. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku. No to, cześć.